W tym rozdziale zajmiemy się wycięciem otworów rezonansowych w górnej płycie, aczkolwiek zanim to zrobimy, ja proponuję skopiować bieżącą geometrię. Dzięki temu na jej bazie utworzymy płytę dolną. Dobrze, i ja pracuję z plikiem Blendera Alexia 3, tak więc wszystkie zmiany edycyjne, które wprowadzę w tym rozdziale, zostaną umieszczone w tym pliku. Tak więc jeśli chcesz rozpocząć od tego momentu, to ja proponuję otworzyć lekcję numer 2. I tą lekcję ukończyłem, wprowadzając modyfikacje do siatki. I tym samym uzyskałem coś takiego. Tak więc siatka jest zbliżona do formy mojego obiektu. I zanim skopiujemy tą płytę górną przed modyfikacjami, ja proponuję wprowadzić dwie dodatkowe krawędzie dokładnie w tych miejscach. I tak, będą one potrzebne do tego, aby zachować te kąty, które się tutaj znajdują, gdyż po wygładzeniu obiektu po prostu uzyskamy tutaj zaokrąglenie. Czyli my korzystamy z Ctrl R. Dobrze, klikamy lewym przyciskiem myszy, przeciągamy do góry i zatwierdzamy lewym przyciskiem myszy. Dobrze, i to samo wykonamy tutaj. Lewy przycisk myszy i zatwierdzamy. I tak, przykładowo jeśli teraz przejdę do modyfikatorów i dodam Subdivision Surface, to widzimy mniej więcej w jaki sposób są tutaj zachowywane narożniki. Dobrze. I skasuję modyfikator. Ok, tak więc na tym etapie możemy spokojnie skopiować ten element i wykorzystamy go później do wygięcia płyty dolnej. Dobrze, oddalę. Tak więc, aby skopiować obiekt, wystarczy skorzystać ze skrótu Shift-D. Dobrze. Obiekt sobie teraz pływa w przestrzeni, tak więc skorzystajmy ze skrótu Z i przeciągnijmy go w dół. Potem będziemy musieli prawdopodobnie odwrócić poligony na naszym obiekcie. Aczkolwiek na razie nie chcemy się nim przejmować i proponuję umieścić go na warstwie numer 2, tak więc skorzystamy ze skrótu M. I przenosimy aktywny obiekt tutaj. Dobrze. I tym samym właściwie na osobnej warstwie rezyduje, powiedzmy, nasza kopia zapasowa tego obiektu. Tak więc jeśli coś by poszło nie tak, to zawsze możemy się odwołać do naszej zapasowej kopii. Super. Zanim przejdziemy do edycji, ja proponuję jeszcze na tym etapie zobaczyć, czy wszystkie poligony mają prawidłowy kierunek normalnych, tak więc przejdźmy do trybu edycja. OK. Skorzystajmy ze skrótu N i zwracamy uwagę na Mesh Display. Znajdziemy tutaj pozycję Normals. Aktywujemy normalne dla poligonów. Zwiększmy wielkość, czy też długość tych normalnych i widzimy, że w niektórych przypadkach poligony zwrócone są w dół. Tak więc w tej sytuacji te poligony, które są zwrócone w dół, musimy odwrócić. Ja w tym przypadku skorzystam z trybu edycji poligonów, następnie skrót C. Dobrze. I lewym przyciskiem myszy wskażę te poligony, które mają zwrócone normalne w dół. OK. Prawy przycisk myszy. I dodajemy do zaznaczenia skrót C. I zaznaczamy poligony. OK. Prawy przycisk myszy. Skrót C. Dobrze, i aby odznaczyć, skorzystam ze środkowego przycisku, tu i tu. Dobrze. I właściwie mogę to zrobić przed wykonaniem kopii tego obiektu. Dobrze. Tak więc skorzystajmy teraz ze skrótu W i Flip Normals. Dobrze, i tutaj widzę, że skorzystam ze skrótu A, skrót C, zaznaczę jeszcze ten poligon i powtórzę W. Flip Normals. Dobrze. I w tej sytuacji wszystkie normalne są zwrócone ku górze. OK, tak więc tabulator. Przejdę teraz do warstwy numer 2 i właściwie usunę ten obiekt. Dobrze, jeszcze raz powrócę do warstwy numer 1, wskażę Shift D, skrót X, to znaczy Z. Opuszczamy w dół, skrót M i umieszczamy na warstwie numer 2. Dobrze? I wyłączę podgląd normalnych. OK, i możemy zająć się wycinaniem otworów rezonansowych. W tym celu skorzystam z rzutu z góry.
Z i tak. Widzimy, że ten otwór musimy wyciąć mniej więcej w tym miejscu. W bieżącej sytuacji dysponujemy trochę, czy też niezbyt gęstą geometrią, tak więc ja proponuję zagęścić ją jednokrotnie i w tym celu właśnie wykorzystamy Subdivision Surface. Tak więc przejdźmy do trybu obiekt. Następnie przejdźmy do modyfikatorów, dodajmy Subdivision Surface. View 1. Dobrze. Zobaczmy teraz, jak wygląda siatka. Tak więc uzyskujemy troszkę większą gęstość i to nam powinno wystarczyć. Widzimy automatycznie, że po zagęszczeniu nasze narożniki są troszeczkę ostrzejsze, dlatego wcześniej musieliśmy dodać tutaj tą krawędź. Dobrze. I dystrybucja poligonów całkiem dobrze się prezentuje. Super. Tak więc przejdźmy do modyfikatora i zastosujmy go na naszej geometrii. I tym samym wtłoczyliśmy zmiany w naszej geometrii do obiektu, aczkolwiek pamiętajmy, że dysponujemy ewentualnie kopią na osobnej warstwie. Tak więc jakby coś poszło nie tak, to zawsze do niej możemy się odwołać. I widzę, że tutaj kontur mojego obiektu troszeczkę odbiega od mojego blueprintu, aczkolwiek nie ma problemów, aby to skorygować nawet przy tym zagęszczeniu. Dobrze. Samo wycięcie odpowiednich otworów będzie opierało się głównie na usunięciu wybranych poligonów. I w tym celu oznaczmy na razie to, co mamy zaznaczone i skorzystajmy ze skrótu C, Circle Select. Ja zaznaczę na razie ten rząd poligonów. OK, albo właściwie dodam jeszcze ten i ten. Tak więc widzimy, że zaznaczone poligony znacznie odbiegają od naszego kształtu, który będziemy szukać, aczkolwiek nie jest to może zbyt duże wychylenie i powinno nam to wystarczyć. Dobrze, tak więc usuwamy wybrane poligony, korzystając ze skrótu X lub Delete, aczkolwiek musimy wyjść z narzędzia, czyli prawy przycisk myszy i wybieramy z menu Faces. Dobrze. Następnie przechodzimy do edycji punktów. OK, i teraz musimy po prostu dopasować punkty, które nam pozostały do tego obrysu. OK, widzę, że tutaj mam rozszczepione punkty. Sprawdźmy, czy w innych miejscach również. Tak więc skorzystam z Ctrl-Z. Ctrl-Z, OK. Skrót B, zaznaczę te punkty, skrót W. I korzystamy z Remove Doubles, OK. Widzimy, że informacja została podana, iż jeden punkt został usunięty. Dobrze, tak więc aktywujemy i korzystamy ze skrótu G, a następnie przyciągamy punkty do naszego blueprintu. OK, i w ten sposób deformujemy naszą siatkę, aczkolwiek ze z tego, że nasza siatka nie dysponuje głębią, ani nie jest powyginana, spokojnie możemy sobie przemieszczać punkty bez obawy, że wpływamy w jakiś znaczący sposób na wygląd płyty. OK. Tutaj i tu. Dobrze, na razie przejdźmy poniżej i szybko dopasujmy. I podobnie jak w poprzednim przypadku, ja wybuduję najbardziej kluczowe elementy dla tego wycięcia, a pomiędzy rozdziałami również popracuję nad samą siatką, przesuwając punkty i starając się zredukować zbyt duże różnice w wielkości poligonów. Dobrze. I tutaj. I przyciągamy mniej więcej w taki sposób punkty do naszego wycięcia. Tutaj odległość tych punktów jest dosyć znaczna od sąsiadujących poligonów. Aczkolwiek to raczej nie powinno sprawiać żadnych problemów. Tak więc widzimy po prostu duże dysproporcje pomiędzy niektórymi poligonami. OK. Tak więc główny zarys jest właściwie ukończony i my teraz musimy po prostu wytłoczyć krawędzie, tak aby dołożyć sobie poligony w tym miejscu i w tym. Tak więc przejdźmy do edycji krawędzi.
Aktywujemy krawędź, korzystamy ze skrótu E. Dobrze. I przesuwamy tutaj. Skorzystam ze skrótu R i obrócę krawędź w taki sposób. I właściwie to samo zrobię poniżej. Dobrze, obrócę. Przejdę do edycji punktów. I dopasowujemy położenie punktów mniej więcej w taki sposób. Tak więc będzie istniała konieczność, abyśmy również zaostrzyli narożniki w tym przypadku, jednak o tym będziemy jeszcze mówić. Na razie staramy się utrzymać jak najmniejszą liczbę poligonów. Staramy się również pracować głównie z wykorzystaniem czworoboków. Pomimo tego, że dysponujemy obiektem, który nie będzie animowany, jednak tam, gdzie się da, staramy się używać czworoboków. Dobrze, ja już zabieram się powoli za czyszczenie. Aczkolwiek to jest dopiero pierwszy etap. Tak więc widzimy, że możemy potem dopasowywać jeszcze położenie poszczególnych punktów, aby zredukować czy też skompensować zbyt duże różnice wielkości poligonów. Jednak my musimy teraz zająć się dokładnie tymi elementami. Tak więc przejdźmy do zdjęcia i może w tym przypadku nie widzimy zbyt dużych wycięć, aczkolwiek wszystkie otwory rezonansowe, F-ki, dysponują właśnie tutaj wycięciami. Czasami są większe, czasami mniejsze. My postaramy się te wycięcia mniej więcej zrobić w podobnej wielkości, co na naszym blueprincie. I tak, aby to wykonać, ja proponuję wytłoczyć sąsiadujące poligony. Czyli do tego celu będziemy wykorzystywali skrót E. Na razie jeszcze tylko przesunę ten punkt tu, ten tutaj, a ten opuszczę. Dobrze, przejdźmy do edycji poligonów. Ja właściwie zapiszę plik i zaznaczamy ten poligon. Następnie skorzystajmy ze skrótu E. Dobrze, skrót S, skalowanie na osi Y, czyli Y. Dobrze, zatwierdzamy jeszcze raz skalowanie, tym razem na osi X. Coś w tym stylu. I powtarzam tę operację w tym miejscu. E, S na osi Y i na osi X. Dobrze. Aczkolwiek właściwie przejdźmy do edycji punkty i przeciągamy punkty mniej więcej w taki sposób. Starając się już szukać wycięcia. Dobrze, przejdźmy teraz do edycji poligonów. Wskazujemy ten poligon i usuwamy. Tak więc X bądź Delete Faces i dokładnie robimy to w tym miejscu. Powracamy do edycji punkty i przemieszczamy poszczególne punkty. Mniej więcej w taki sposób. I tym samym tworzymy wycięcie. OK. I jeszcze tutaj. I tutaj mam podobną sytuację. Dobrze, przesunę jeszcze te punkty. I te. OK. Występują tutaj różnice. Tak więc na pewno pomiędzy rozdziałami jeszcze troszeczkę popracuję nad położeniem tych punktów, tak aby uzyskać prawie lustrzane odbicie. I tak, wykorzystanie czworoboków pozwoli nam uniknąć ewentualnych problemów. Spoglądając z większej odległości widzimy, że te wycięcia i tak zlewają się w kształt lekkich trójkącików. Dobrze. Aczkolwiek jeśli teraz wygładzimy nasz obiekt, to wycięcie będzie ledwo widoczne. Czyli tak, skorzystajmy z tabulatora i skorzystajmy ze skrótu Ctrl 2. I będąc w trybie obiekt, jest to równoznaczne z nałożeniem modyfikatora Subdivision Surface z poziomem drugim, czyli Ctrl 2. OK. I widzimy mniej więcej, w jaki sposób teraz te wycięcia są wygładzone. Tak więc my będziemy potrzebowali tam dodatkowych krawędzi, podobnie jak będziemy potrzebowali dodatkowych krawędzi w tym miejscu. Aczkolwiek skorzystajmy z Ctrl Z. Przejdźmy z powrotem do edycji siatki. I dodatkowe krawędzie wprowadzimy tu, tu, tu i tutaj.
I tak, aby to wykonać, musimy wprowadzić kilka dodatkowych krawędzi wspierających. Tak więc ja jednak chcę się trzymać topologii, która jest oparta głównie na wykorzystaniu poligonów czworobocznych. Dlatego przeprowadzę krawędzie pomocnicze w taki sposób, iż przerzucę wsparcie na drugą stronę. Czyli wykorzystam fakt, że te dodatkowe krawędzie znajdują się po obydwu stronach i wykorzystam fakt, że właściwie będziemy tym samym dysponowali lustrzanym odbiciem. No dobrze, może teraz na razie to nie brzmi zbyt przejrzyście. Dlatego przejdźmy do edycji poligonów i usuńmy te poligony i te. Tak więc zaznaczamy wraz z Shiftem, korzystamy ze skrótu X i tym razem wybieramy Only Faces. Tak więc usuń tylko poligony. I to pozwoli nam zachować krawędzie. Dobrze? I tak to teraz wygląda. Nasz pierwszy krok to wprowadzenie odpowiedniego punktu, który będzie odpowiedzialny za wyprowadzenie krawędzi stąd. W tym celu przejdźmy do edycji krawędzi, zaznaczamy tą krawędź, korzystamy ze skrótu W i wybieram Subdivide. Dobrze. Przejdźmy do edycji punktów, czyli Control Tabulator Vertex. Zaznaczamy ten punkt i chcę go przesunąć do góry, tak więc skorzystam ze skrótu G, przesunę go do góry. Dobrze, umieszczę go tutaj i tą samą operację wykonam w tym miejscu. Skrót G i przeciągam tutaj. Dobrze. I tym razem przeciągam tutaj. I tutaj również powtarzam skrót W i przesuwam punkt tutaj. Dobrze. Następnie zaznaczamy punkt, korzystamy ze skrótu E i tym samym wytłaczamy z niego krawędź, którą poprowadźmy mniej więcej tutaj. I podobnie jest w pozostałych przypadkach. Dobrze, i tu musimy teraz wyciągnąć kolejną krawędź wspierającą, tak więc ja posłużę się tym punktem. Skrót E, aczkolwiek zanim to wykonam, proponuję skorzystać z przyciągania do punktów. Czyli wybieram z odpowiedniego menu Vertex, aktywuję przyciąganie, albo właściwie skorzystam ze skrótu Ctrl. Dobrze. Skrót E, aczkolwiek sprawdzę, czy przypadkiem już nie kliknąłem E. Mam dwa werteksy aktywne. Dobrze, na razie skorzystam z Ctrl Z, jeszcze raz E. Wyciągnę Ctrl i przyciągnę do tego punktu, aktywuję. Przejdźmy teraz do góry i posłuszmy się tym punktem, skrót E. Przeciągamy. Korzystamy z Ctrl i wprowadzamy. Dobrze. I właściwie generalnie tutaj by się przydała jeszcze jedna pętla krawędzi, aczkolwiek zobaczmy, może później jeszcze ją dołączymy. Dobrze, skrót E, przeciągamy, Ctrl i przyciągamy tutaj. I tutaj to samo. E, Ctrl i lewy przycisk myszy. To co my teraz musimy zrobić, to przeciągnąć krawędź odtąd przez tą krawędź aż dotąd. Dobrze, czyli możemy podzielić te krawędzie. Zaznaczamy i dzielimy w połowie. I wykonuję to samo tutaj. Skrót W i dzielenie. Dobrze, przejdźmy do edycji punkty. Dobrze, i zanim zaczniemy wytłaczać poszczególne punkty, scalmy te, które już istnieją. Czyli korzystamy ze skrótu A, skrót powiedzmy Ctrl, lewy przycisk myszy, zaznaczamy. Widzimy, że mamy dwa punkty zaznaczone. Korzystamy ze skrótu W i korzystamy z Merge, czyli scal w centrum. Dobrze. I to samo wykonujemy tutaj. Merge, centrum. Widzimy, że jeden wertek został usunięty. Ups. Skrót A,
merge. Ups. Jeszcze raz. Add center. Dobrze. Dobrze. Czyli teraz powinniśmy dysponować czteroma punktami. Właśnie w tym miejscu. Super. No dobrze, tak więc teraz tylko wytłaczamy ten punkt. Control i przyciągamy. Jeszcze raz. Control. I przyciągamy. I pamiętajmy, że w tym miejscu znowu dysponujemy dwoma punktami, tak więc tutaj też będziemy musieli scalić te punkty. OK, tutaj wykonują podobną operację. Zaznaczamy E, Control, przyciągamy, przycisk myszy. I ten zabieg pozwoli nam uzyskać wycięcie, które będzie miało ostre krawędzie. I jednocześnie zachowamy topologię opartą na czworobokach. Dobrze? I teraz musimy oczywiście scalić wszystkie punkty w centrum. No, przez skrót A. I tutaj też. Dobrze. Dobrze. I zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Pojedynczy punkt, pojedynczy. Pojedynczy, pojedynczy. I zaznaczamy tutaj. Dwa. Scal. Dobrze. I jeszcze tutaj. I sprawdźmy tutaj, czy wszystko jest OK. Dobrze, jeszcze dwa werteksy. OK. Tak więc powinniśmy mieć około 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 werteksów. Tak więc zaznaczamy. 12 tutaj. Ups. I 12 tutaj razem 24. Dobrze. Skrót tabulator. I skorzystajmy z Ctrl 2. Dobrze. Przejdę do rzutu z góry. Skrót Z. Dobrze. Usunę modyfikator. OK. I przejdźmy do edycji poligonów. Aczkolwiek na wcześniej musimy wybrać tryb pracy z krawędziami. Dobrze, jeszcze zapiszę plik. Wskazujemy odpowiednie krawędzie i wypełniamy. I warto również pod koniec rozdziału sprawdzić, czy poligony dysponują prawidłowym kierunkiem. Tak, więc zobaczymy. Czy też przetestujemy nasze poligony na samym końcu. Dobrze. A teraz wypełnię pozostałe poligony. I tutaj podobnie. No dobrze, sprawdźmy teraz, czy dysponujemy jakimiś trójkątami, tak więc przejdźmy do trybu edycji poligonów, Select Triangles i widzimy, że Blender nic nie zaznaczył. Quads i same kwadraty. Dobrze, tak więc powróćmy do trybu Object i widzę, że prawdopodobnie gdzieś nie mam połączone punkty, tak więc powróćmy do punktów, czy też ja powrócę do punktów, skrót A i sprawdzamy. OK, tak więc muszę jeszcze tutaj połączyć punkty.
Ok. I teraz zespół czynności sprawdzających. Na razie zobaczę, czy przypadkowo jakiś punkt nie wyrwał mi się z mojej płaszczyzny, nie przemieścił się w dół lub w górę, tak więc wszystko jest ok. Dobrze, skorzystam z modyfikatora. Tak więc korzystając ze skrótu Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 po prostu aplikujemy modyfikator automatycznie z odpowiednim poziomem zagęszczenia, czyli przykładowo Ctrl 2 i widzimy, że modyfikator został nałożony i dysponujemy wartością 2 w sekcji Subdivisions. Dobrze? I widzimy, że w tej sytuacji te krawędzie są troszeczkę ostrzejsze, czy też te narożniki. Aczkolwiek nie jest to oczywiście mistrzostwo świata. Jednak mamy już mniej więcej zakres, czy też porę do dalszej edycji. Ja z drugiej strony nie wiem, czy te wycięcia powinny być aż tak ostre, z racji tego, że będziemy obserwować obiekt z dosyć dużej odległości, tak więc wydaje mi się to trochę bezcelowe, większe zaostrzanie. Aczkolwiek zawsze możemy to wykonać w późniejszym czasie, jeśli będzie trzeba. Dobrze. I skrót Z. I na pewno będziemy musieli teraz dopasować jeszcze położenie punktów. I pamiętajmy również, że będziemy musieli dołożyć odpowiednie krawędzie tutaj przed wyostrzeniem całego obiektu. Ja jednak proponuję to zostawić na później. Na razie tylko dopasuję położenie odpowiednich punktów względem samego otworu rezonansowego. Dobrze, tak więc wyłączę modyfikator, powrócę do rzutu z góry, Z, tabulator. OK. I teraz pozostaje mi tylko dopasowanie położenia poszczególnych punktów. I właściwie to dopasowanie możemy również wykonywać z wykorzystaniem modyfikatora Subdivision Surface, czyli przykładowo powrócimy z powrotem do tego modyfikatora. OK. Aczkolwiek widzimy, że w tej sytuacji jest również zastosowana siatka po wykorzystaniu modyfikatora, jak i siatka bazowa. Dlatego po prostu włączmy zastosowanie tylko siatki modyfikatora, OK. Czyli musimy skorzystać z tej ikonki. Dobrze. I klikamy na wybranych punktach i możemy dopasować położenie tych punktów. Dobrze, na razie tego fragmentu nie ruszamy. Pracujemy z tymi najbardziej dłuższymi elementami. Dobrze, i właściwie przesunę ten punkt tutaj. OK. Przesunę jeszcze ten i popracujemy tutaj. Dobrze. I tak to się mniej więcej z grubsza prezentuje. Dobrze. Wyłączę modyfikator. OK, teraz pozostaje jeszcze tylko nam po prostu bardziej szczegółowa praca nad poszczególnymi punktami, a dokładnie w tym miejscu. Tak więc przykładowo podsuwam troszeczkę te punkty od punktu zainteresowania, czy od miejsca zainteresowania. Dobrze. Skorzystam z Ctrl R i zobaczmy, co się dzieje. Dobrze. OK, tak więc możemy wprowadzić pętlę chociażby tutaj, jeśli będziemy mieć problemy. I tutaj. Dobrze, tak więc na tym etapie możemy powiedzieć, że właściwie udało nam się wyciąć otwór rezonansowy. Wypada mi jeszcze poprzemieszczać niektóre punkty, tak aby troszeczkę zredukować różnicę w wielkości poligonów. Aczkolwiek tego typu zabiegi już możemy wykonać pomiędzy rozdziałami. No dobrze, proponuję teraz przetestować troszeczkę nasz obiekt. Na razie powrócę do mojego widoku perspektywa,
skorzystam ze skrótu N, wyświetl normalny. Dobrze, i zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja, szczególnie gdzie edytowaliśmy wycięcia. Tak, więc wszystkie normalne są skierowane do góry. Super. OK. Przejdźmy do trybu edycja krawędzie. Dobrze. Korzystamy z Alt, klikamy na tej krawędzi, następnie Alt, Shift i dodajemy do zaznaczenia kolejne krawędzie. Dobrze. I jeszcze tutaj. Raz i dwa. Zapisujemy dokument. Super. I korzystamy ze skrótu E. I tym samym możemy wytłoczyć poligon, aczkolwiek zgodnie z osią Z, tak więc... nie Z. X, Y. Dobrze. I skorzystajmy teraz z Ctrl, powiedzmy 3. Aczkolwiek w trybie obiekt, Ctrl 3. Super. Skrót T. Wygładzanie. Dobrze. Skrót T, skrót N. Przejdźmy do modyfikatora. I właściwie skorzystajmy z tabulatora, a następnie z Ctrl R. Klikamy i przeciągamy do góry. Dobrze. Z. Super. I dodatkowe krawędzie jeszcze musimy wprowadzić tutaj. Czyli Ctrl R. Aczkolwiek jak widzimy, możemy to spokojnie wykonać już w późniejszym czasie. Raz i dwa. Ctrl R. Klikamy i przeciągamy do góry. Super. I tabulator. Dobrze, i widzę, że ten otwór rezonansowy jest troszeczkę za duży. Spojrzę na niego z góry. Tak więc pomiędzy rozdziałami jeszcze popracuję nad punktami mniej więcej w taki sposób, aby wprowadzić je bezpośrednio na linię obrysu. Dobrze, tak więc po prostu troszeczkę przesadziłem, trzymając się wewnętrznej części obrysu. Dobrze. I skorzystam z File, Open i załaduję mój poprzedni zapis. Dobrze, tak więc po prostu pomiędzy rozdziałami jeszcze tylko popracuję nad położeniem poszczególnych punktów mniej więcej w taki sposób, aby wprowadzić je bliżej środka. Coś w tym stylu. Dobrze. I spotkamy się w następnym rozdziale. Ja zapiszę całą moją edycję siatki, którą teraz przeprowadzam w pliku lekcja 3 i to będzie plik startowy do naszego kolejnego rozdziału. Tak więc wszystko, co wykonam teraz pomiędzy rozdziałami, to tylko i wyłącznie przeniesienie punktów do środka obrysu i ewentualnie popracuję troszeczkę nad punktami, które otaczają ten otwór rezonansowy. Dobrze, a my spotkamy się w następnym rozdziale.